Na kanale Kane Pixels po niemalże 2 latach pojawił się kolejny materiał z Backroomsów, tym razem Backrooms Found Footage, część trzecia. W dzisiejszym materiale rzucimy na niego okiem i przeanalizujemy sobie go od samego początku do samego końca. W związku z czym, moi drodzy, to będzie naprawdę interesujący i całkiem emocjonujący materiał. Siemano wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym po latach powracamy do Backroomsów, a jest ku temu bardzo istotna okazja, gdyż Kane Pixels wypuścił Backrooms Found Footage część trzecia, która trwa rekordowe 45 minut i 1 sekundę. W dzisiejszym materiale przeanalizujemy cały ten film i w sumie dowiecie się wszystkiego, czego potrzebujecie na jego temat, więc moi drodzy, nim zaczniemy, wpadliście na mojego Instagrama i TikToka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wszędzie to Mondarex. Zostawcie też suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, a tymczasem, moi drodzy, nie przedłużajmy, tylko może lepiej zaczynajmy od samego początku. Zatem na kanale Kane Pixels pojawiła się trzecia część Backrooms Found Footage. Jest to dość zaskakujące, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, w jakim stanie znajdują się Backroomsy od jakichś 2 lat. Temat niestety umarł trochę śmiercią naturalną i obecnie niewielu o nich pamięta. Ponadto na kanale Kane Pixels, czyli tym konkretnym, który był pionierem w publikacji filmów typu Found Footage powiązanych z Backroomsami, żaden film o Backroomsach nie pojawił się od prawie 2 lat. A sam twórca zajął się tworzeniem horroru The Oldest View, który w sumie miałem omówić na jakimś filmie, ale tego nie zrobiłem, powinienem się tym zająć. W każdym razie Backrooms Found Footage 3, trwające prawie że równe 45 minut. Może lepiej wejdźmy w to, bo na pewno jest o czym gadać. Już na samym początku odcinka poznajemy głównego bohatera. Przed wami Robbie. Materiał rozpoczyna się dość standardowo, nagraniem mocno VHS-owym, przedstawiającym wycieczkę pewnej osoby w pewne miejsce. Nie widzimy zbyt wiele, prawdopodobnie znajduje się na jakimś koncercie, w jakimś leśnym miejscu. Następnie ta sama osoba wybiera się do domu, mówiąc do kamery. Back to the hotel that night and was listening to the footage. I realized I recorded a Monsanto exec joking with a DPR manager about a sick kid referring to it as the bug-eyed one. And sure, I like making fun of diseased kids as much as the next guy, but right after that, one of them basically admitted to fault, which, mind you, they aren't doing publicly at all. They said something along the lines of, well, hey, if we accidentally push out the entire county, you might just get that ranch you always wanted. Fucking A, man. Kiedy już się w nim znajduje, okazuje się, że ktoś chyba włamał się jej do domu, wbijając okno na samym dole budynku. Hej! Hey, someone here? Someone there? Gościu postanawia poszukać tej osoby i dostaje chyba najstraszniejszy jumpscare ever. Stary jumpscare Arnolda w Backroomsach, z którego nikt się nie spodziewał. Następnie wchodzi do kotłowni, gdzie znajduje się jeszcze jedno pomieszczenie, z którego noclipuje się do Backroomsów. Po przejściu do drugiego świata okazuje się, że prawdopodobnie znalazł się w laboratorium Async, które jest podejrzanie puste, na zasadzie zupełnie nikogo tam nie ma. O
record. I did not know this was here. Po krótkiej eksploracji tego miejsca trafia na drzwi zamurowane cegłami. Tak, to zdecydowanie była najlepsza reakcja. Przynajmniej wygląda to trochę jak laboratorium Async na poziomie 0. Wiecie, co chodzi, ściany, dywan, woda z dywanu, ale co interesujące, nawet umeblowanie. Następnie błądzi po kolejnych korytarzach poziomu zerowego, aż w końcu po momencie dociera do tego pomieszczenia z ogromną sofą. Następnie gubi się w korytarzu kolejnych pomieszczeń, docierając do miejsca z kręgiem krzeseł oraz balkonem i, co jeszcze bardziej interesujące, oknem na dachu, przez które widzi chmury, niebo, świat zewnętrzny. Następnie odsuwa szafa i przechodzi korytarzem do następnego pomieszczenia, albo nawet następnego poziomu, gdzie na podłodze znajduje się dywan, który chyba wszyscy mieliśmy w dzieciństwie. Daj znać, czy kojarzysz go od siebie z chaty, czy może z przedszkola, czy coś. Ludzie w moim wieku najpewniej zrozumieją. Chwilę później dzieje się coś ciekawego, gdyż po dalszym błądnieniu po korytarzach, gościu dociera do miejsca, które jest trochę bardziej opustoszałe. Dosłownie jest tam straszny bałagan. I'm trying to leave. I don't want any trouble. Po
po ucieczce z tego miejsca przed tym czymś, bohater zamyka drzwi i stara się odejść w innym kierunku, ale ten ktoś zaczyna pukać. Następnie zaczyna ścigać bohatera dalej, a ten dociera do kolejnego pokoju. Tym razem zdecydowanie dostał się na inny poziom, składający się z perfekcyjnie białych pomieszczeń, po czym przeniknął do następnego, przeminającego miasto w środku nocy i biegnie dalej przez kolejne pomieszczenia pojawiające się na jego drodze, zwiedzając coraz to kolejne zagadkowe poziomy tego miejsca. W końcu dociera do sprzętu, za pomocą którego być może będzie miał możliwość skontaktowania się z kimś jeszcze. Z kimś, kto oczywiście byłby w stanie mu pomóc. 1, 2, 3. Hello, hello. Testing 1, 2, 3. Hello, hello. Does anybody copy? W końcu dociera do pomieszczenia, z którego docierają dźwięki, aczkolwiek również natrafia na coś, czego nie chciał spotkać na swojej drodze. Ucieka przed tym czymś, aczkolwiek natrafia na jeszcze jedną rzecz goniącą go. To jest to coś. Po długiej ucieczce chyba w końcu udaje mu się uciec. Dociera do jeszcze kolejnego miejsca, które przypomina piwnicę. Miejsce jest naprawdę dziwne. Wewnątrz znajdują się znaki drogowe, na przykład znak stop, oraz zdjęcie Mao Zedonga na ścianie. Jakby ktoś nie wiedział, Mao Zedong był chińskim dyktatorem, przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej. Od 1949 do 1976 roku odpowiadał m.in. za wprowadzenie reformy rolnej w Chinach. Nie jestem do końca pewien, jaki jest to poziom, ale jest całkiem interesujący. Coś przypomina bardzo długą, może nawet zalaną piwnicę. W końcu bohater przechodzi do kolejnego pomieszczenia, które wydaje się być pomieszczeniem biurowym. W końcu, biegnąc dalej, dociera do okna. Okna, z którego widzi całą panoramę miasta. Miasta, w którym aktualnie się znajduje. Miasta, które jest konkretnym poziomem backroomsów. Wszystko świeci na czerwono. Decyduje się na dalszą eksplorację tego miasta właśnie, tylko idzie dalej przez kolejne korytarze. I w końcu powraca na poziom zero. Tym razem jest to prawdziwy poziom zero. I w tym miejscu okazuje się, że całą drogę, jaką przeszedł, można by porównać do niejako zatoczenia koła. No, praktycznie. Ponieważ niejako znalazł się tylko piętro wyżej względem miejsca, w którym był wcześniej, z krzesłami ułożonymi w okrąg, balkonem oraz oknem na świat zewnętrzny. Następnie mija makietę pewnego człowieka. Wygląda jak jaskiniowiec, on dosłownie jest jaskiniowcem. Jest to dziwne, po co ktoś miałby tam to postawić i czy jest to jakaś anomalia backroomsów czy coś. Idąc jeszcze dalej, dociera do miejsca z domkiem, stoi przed nim, patrzy na niego, w końcu dostaje się do środka. Jest to interesujące, bardzo specyficzne, dziwne miejsce. Moim pierwszym skojarzeniem było Plaker w Poppy Playtime Chapter 3, ale to może nie jest najlepsze porównanie.
końcu dociera do środka. Moją pierwszą myślą było, że to jest jego dom, dom głównego bohatera, ale chyba nie. Raczej na pewno nie. W domu też widać konkretne anomalie, na przykład but wystający z ziemi. Słychać również głosy pewnych osób. Bohater odnajduje również walizkę na ziemi, co sugeruje, że ktoś przyszedł tutaj na inspekcję. Być może ktoś z Async. Aczkolwiek po chwili okazuje się, że nie do końca, gdyż jest to lokator tego domu. Robbie wchodzi z nim w dyskusję, rozmawia z nim, niemniej nie widzi go, gdyż ten mówi z piętra wyżej. Hello? Someone out there? I'm sorry. I don't know where I am. I need help. You're on private property. You need to leave. I'm trying, okay? I don't want to be... This is the guy who keeps coming around here trying to talk to my boys. What? No. My name is Ravi, sir. I'm not trying to cause you any trouble. I'm just lost. My family's trying to sleep. Leave or I'm calling the police. If you really need help, the station's a quarter mile down the road. Listen, I can't. I've been walking for like 9 fucking hours, man. Where the hell are we? I can't even see you. Actually, do call the cops. That's fine. Just please help me out here. Hello? I bardzo możliwe, że ciężko wam ogarnąć to, co aktualnie się tu dzieje. I rzeczywiście jest to całkiem ciężkie, ale ogólnie chyba chodzi o to, że rzeczywistości zaczynają się przenikać tuż przed znowklipowaniem kogoś do backroomsów. Robbie wszedł do domu, który już poniekąd został znowklipowany do backroomsów, ale jeszcze poniekąd znajdował się po naszej stronie rzeczywistości, razem z lokatorami tego budynku. I teraz ci toczą jakby międzywymiarową rozmowę. Na zasadzie jego rozmówca, właściciel tego domu, znajduje się po drugiej stronie, próbując chronić swojej rodziny. Być może myśli, że Robbie jest swego rodzaju złodziejem. Natomiast Robbie poszukuje jakiegoś wyjścia z backroomsów, znajdując się właśnie w backroomsach, w domu, który jest noclipowany do backroomsów bez jego lokatorów. Przynajmniej ja rozumiem to właśnie w ten sposób. I w trakcie tej rozmowy lokator podchodzi do ściany, żeby przepuścić Robiego i wypuścić go. Nadal nie ufnie, ale może chce mu pomóc, może chce mieć go już z głowy. W trakcie robienia tego ten sam noclipuje się do backroomsów, co zresztą słyszymy. Listen, we're having some of the wainscoting here redone. I can open up the wall here, it's still loose. But I need you to move slowly, all right? Thank you. Come out with your hands first. I want to see your face. And we'll take things from there. Thank you. I think it's... What the fuck? What? Oh my God. Oh my God. What the fuck? Hello? Hey, what happened? Hello? Później ciężko w pełni zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje, gdyż Robbie zostaje przez kogoś zaatakowany i później widzimy go leżącego na ziemi, kiedy prowadzi swój monolog, który być może jest jego ostatnim monologiem w życiu. Później kamera pada, odcinek dobiega końca i nie wiemy, co w ogóle działo się dalej, ale daje nam to bardzo interesujące pole do teorii. Patrząc na wszystkie poprzednie filmy z backroomsów, a w szczególności Backrooms Found Footage 2, gdzie widzimy m.in. auta w backroomsach, pewni możemy być, że nie tylko ludzie, ale również przedmioty, auta czy budynki noclipują się do backroomsów. I w
Wysoce prawdopodobne jest, że wszystkie rzeczy, które widzieliśmy w tym odcinku Backroomsów, mam przez to na myśli konkretne elementy umeblowania, czy te wszystkie dziwne przedmioty jak makieta jaskiniowca, zostały w rzeczywistości przeniesione z naszego świata do świata Backroomsów. Aczkolwiek, czy biorąc ostatnią scenę tego filmu jeszcze dalej, oznaczałoby to, że dane rzeczy mogą istnieć w dwóch rzeczywistościach jednocześnie, w Backroomsach oraz w naszym świecie, na zasadzie właśnie tego domu, który widzimy na końcu? Szczerze, jest to całkiem fascynujące i można by długo się spierać na ten temat. Ja pole do dyskusji zostawiam wam w komentarzach na dole, jestem mega ciekaw, co macie mi do powiedzenia w tej kwestii, gdyż na pewno jest to bardzo intrygujący temat, który można by rozkminiać na wielu różnych płaszczyznach. Moja interpretacja natomiast jest taka, że właśnie rzeczy przenikają do Backroomsów, aczkolwiek jeszcze zanim przenikną w pełni, istnieją jeszcze przez chwilę w naszym świecie. Prawdziwy no clip, miejsce ma chwilę później. W tym momencie kamera padła. A co za tym idzie, odcinek dobiegł końca. Tak naprawdę nie wydaje mi się, żebyśmy mieli tutaj jakoś bardzo wiele do analizy. Materiał nie pogłębia jakoś mega lore, przedstawia po prostu historię, przygodę Robiego, który niefortunnie snowclipował się do Backroomsów, gdzie prawdopodobnie został już na zawsze, ale przecież nigdy nie możemy być tego pewni. Spośród wszystkich filmów o Backroomsach, a w szczególności found footage, ten wydaje mi się być najlepszy. W sensie nadal nie jest jakoś mega odkrywczy, nie pokazuje nam rzeczy, o których nie wiedzielibyśmy wcześniej, ale robi to w nowy, trochę bardziej uroczy, interesujący sposób, a co za tym idzie, jest najdłuższym materiałem ze wszystkich, jest najbardziej dopakowany konkretnymi elementami, tylko że niestety większy z nich to po prostu łażenie po Backroomsach, co na dłuższą metę jest trochę nużące. Fajnie byłoby zobaczyć jakąś więcej akcji, albo przynajmniej pokazanie jakichś bardziej interesujących poziomów, czy bardziej interesujących postaci z Backroomsów. Nie wiem, ja bardzo chciałem zobaczyć jakiś found footage, gdzie pojawią się na przykład partygoersi czy coś. To było naprawdę dużo ciekawsze, a tak, no w sumie cały czas są eksplorowane dokładnie te same poziomy. Poziom 0 i jakieś kilka jego odnóg. Aczkolwiek nie zrozumcie mnie źle, mi naprawdę mega się to wszystko podoba, tylko no gdzieś tam fajnie byłoby zobaczyć coś bardziej różnorodnego, ale i tak jest naprawdę solidnie, fajnie, ciekawie. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Niestety mega przykro patrzy się na to, jak bardzo te Backroomsy umarły na przestrzeni tych 2 lat. Jednakże miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś lepsze czasy dla nich przyjdą i Backroomsy przeżyją jakieś większe odrodzenie. To byłoby mega fajne. Wy napiszcie w komentarzach na dole, co wy sądzicie o tym wszystkim, jakie jest wasze zdanie w tym temacie. Jak bardzo tęsknicie za Backroomsami i w ogóle będę czekał na wasze odpowiedzi w komentarzach na dole. W tym materiale to byłoby już na tyle, to był cały Backrooms Found Footage, część 3. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, co wy sądzicie o tym filmie. Wielkie dzięki za oglądanie, wpadnijcie na kanał Mondarik z muzykę, zostawcie tam suba, a także na mojego Spotify'a i zaobserwujcie mnie tam, bo idzie sporo rzeczy, które robiłem ostatnio i...